powtarza, bani się z tego samochodu. O, kartka. Pani, kartka. Kartka. Dobra. No to jesteśmy na zewnątrz. I będziemy zaczynać. Więc siemano, siemano i z tej strony Meksikano. Siemano, siemano, witaj Krzysztofie. Jesteśmy bodajże w starym folwarku naprzeciwko, za chwilę naprzeciwko klasztoru wigierskiego. Witam was serdecznie. Krzysztofie, witam cię również. Dziękuję przede wszystkim za pokazanie mojego filmu i dziękuję również za... Za co ja mam dziękować? Za podanie czystej ręki. I tak się powinno robić. Nie wiem, Krzysiek, jak ty wytrzymujesz z tym Tomkiem, który tam lawiruje, chowa gdzieś tam jakieś różne dziwne przedmioty i tak dalej. Ale to jest twoja sprawa. Ja się do tego mieszać nie będę. I od czego zaczniemy ten film? No bo Krzysiek, tutaj sporo informacji od ciebie się dowiedziałem. Przydałoby się teraz jeszcze coś dopowiedzieć, zanim zaczniemy planować. Jak widzisz, ja się nie golę. U mnie broda rośnie wolniej, ale rośnie, a do wiosny jeszcze trochę czasu jest. No bo nie będziemy przecież jechać na święta Bożego Narodzenia i na Sylwestra. Takie rzeczy to się spędza w domu, a nie, kurde, na wyjazdach. Proszę bardzo, ale bym się wiecie co, żebym się wywalił, o, przez to, o, nie patrzyłem pod nogi, a tu łańcuch zrobili, ale by był, ale byście mieli film, jakbym, znaczy z boku by nie było widać, ale kamera to by poleciała, może nie na ścianę, ale na takie coś by poleciała, byłoby po kamerze. Patrzcie, tu też morsują, Jesus Christ. Tylko ja nie morsuję, kurde, w tych suwałkach, czy co? Gdzie nie zajdę, to morsują. Tam też stoją, morsują. Nie wierzycie, to patrzcie. Nie wiem, czy będzie widać ze krzakami. Nie chcę mi się nagrywać z daleka ludzi. Znaczy z bliska ludzi, bo to tak nawet nie wypada. Ale z daleka możecie zobaczyć, że takowe morsy gdzieś tam siedzą. Szacuneczek naprawdę. Odważyć się, no to kurde, trzeba mieć po prostu stalowe kochones. A ja cię, Krzysztof, zapytam, co to jest za klasztor tam w oddali? Ty jesteś bardzo wierzący, więc powinieneś wiedzieć. I teraz przechodzimy najpierw do takich rzeczy, że oczywiście, słuchajcie, czytam wasze komentarze. Teraz trochę mniej serduszkuję ze względu na to, że po prostu mniej mam czasu, żeby tam przyciskać i tak dalej. Nie wszystkie komentarze serduszkuję i też nie wszystkie czytam. Dobra, czytam, ale nie wszystkie. Jest trochę mniej czasu. Nadrabiam tak sobotę, niedzielę. I wiem, że ktoś mnie się zapytał, jeden z widzów, o przybliżenie mi, bardziej przybliżenie jemu całej procedury lotu i tak dalej, wymówienia tego w szczegółach. I dobra, okej, nie wiem, czy mnie wkręcasz, bo przecież takich filmów jest mnóstwo i można się posiłkować różnymi filmami, z których doradzają, jak się zachowywać na lotniskach, ale jeżeli faktycznie potrzebujesz na przykład takiej, może nie rady, ale jakichś tam moich przemyśleń i wrażeń na temat poruszania się po lotnisku, jak to się odbywa i jak to widziałem moim okiem, no to spoko, mogę ten film nagrać, ale na pewno nie na tym. Być może jutro w poniedziałek się taki film ukaże, może komuś to pomoże, ale myślę, że jest to wkrętka, ale dobra, ale możemy to zrobić. No to przechodzimy, Krzysztofie, do ciebie, bo to kilka ważnych spraw. Ja tu postaram się punktowo, tak jak zaznaczyłem, wszystko ci odpowiadać, więc... więc przede wszystkim, Krzysztofie, cieszę się, że podałeś mi tą czystą rękę. Ja mam rękawiczkę, nie będę jej zdejmował, nie będę ci jej rzucał, nie będziesz ty jej podejmował i tak dalej, i tak dalej. Bardzo też się cieszę, że ogarniesz ten kurs podochorowany. Właściwie nie musisz ogarnąć, tylko tak jakby odświeżysz, nie? I wiem, że już wiesz, że trzeba iść do lekarza i te badania wysokościowe tam zrobić. Wiem, że też, że je przejdziesz. Ja myślę, że ty masz tam jakieś znajomości, bo ty tak, jak ci mówiłem, co tam trzeba zrobić, to ty się tak cały czas śmiałeś. I mi się wydaje, że ty chyba
Chyba ty masz jakieś tam znajomości u jakiegoś prywatnego lekarza, ale ja w to nie wnikam. Pieczątka to pieczątka, prawda? Nieprawdaż, Krzysztof? Pieczątka to pieczątka, ja tam nie będę się... nie będę dociekał. Jak ktoś, to ty będziesz skakał ze swoim spadochronem. Bo to nie są dwuosobowe, tylko pojedyncze. Więc to będzie kłopot dla ciebie, nie dla mnie, ale dobra. Ja nie wnikam. Rzadko się zdarza, że ludzie muszą z samolotu wyskakiwać. Rzadko. Więc może się uda, jak będziemy lecieć w te. Bo pamiętaj, że się leci w tą i z powrotem. Jak lecisz tam, do Jugosławii, to też musimy wrócić. No to może się uda bez wyskakiwania. I bardzo się z tego cieszę. Cieszę się też, że potwierdziłeś, że umiesz doskonale pływać, bo to akurat może być przydatne. No i cieszę się, że uprawiałeś alpinistykę w Himalajach, kurczę, wysoko. No ja tam nie byłem, aż tak wysoko nie doszedłem. No niestety, nie każdemu dane po górach chodzić było. Ja chodziłem po niższych, po Tatrach, no ale coś tam, jakieś pojęcie mam. Także też się cieszę z tego. Kolejna rzecz, Krzysztofie, która mnie interesuje, bo która została poruszona, to sprawa Tomka, bo Tomek wrócił, ale Tomek z nami nie będzie mógł lecieć. Po pierwsze, zawsze jest ograniczona liczba miejsc w samolocie. Po drugie, że ja alkoholu nie spożywam i ja na przykład nie chcę, żeby leciał z nami, czy leci z nami Tomek, nie, bo pilot z nami poleci na pewno, bo słuchaj, bo Krzysztof, ja po prostu, ja mogę, może mnie Tomek namówić potem na spożywanie alkoholu, a ja na przykład nie chcę. Nie chcę, żeby Tomek leciał, ponieważ dlatego, że spożywa. A ty chcesz, żeby Tomek leciał i spożywał? Bo ja nie chcę. Więc Tomek odpada i Tomek, rozumiem, wtedy zostać będzie musiał na Włościach. Czyli u ciebie będzie Tomek musiał zostać i pilnować porządku. Tylko kwestia tego, czy ty mu zaufasz. Bo ja nie wiem, czy ty możesz mu zaufać. Z tego względu, że wiadomo, co może być. Ty wiesz, Krzysiek, co może być. O mnie nie musisz się martwić, ja już nie spożywam. To widzisz na filmach, jak ja wyglądam. Trzeźwy, wypachniony, umyty, czapka wspaniała. Więc o mnie się nie musisz martwić. Aaron, Jacek, Jarek, kurna, ile ty masz krzyw do cholery? No ja mam tylko Meksykano, a ten to ma już chyba 3. Zwał jak zwał, Jacek, Aaron, bądź też Jarek, też nie musisz się obawiać, on też spożywać nie będzie. Ty, Krzysztofie, też spożywać nie będzie. Chyba że jakieś symboliczne piwko 00, już jak będziemy na miejscu za granicą. Bo w samolocie też nie można spożywać, od razu mówię. Nie możesz też wziąć ze sobą mleka. To też od razu mówię. Bo do samolotu nie można brać ani mleka, ani produktów białkopochodnych. Tam najwyżej można napić się wody. I oczywiście można ją kupić, no. Także chyba wytrzymasz te parę godzin bez mleka. To też taki szczególik. Kolejna rzecz. Mówisz, że jeżeli ja znajdę loty za 100 zł. Nawet taka reklama jest. Loty za 100 zł. To ty nawet zasponsorujesz. Bardzo mnie to cieszy, chociaż ja nie chcę, żebyś ty mi sponsorował. Ja, Krzysztofie, sam sobie zasponsoruję, bo ja już trochę poszukałem. Natomiast ty możesz zasponsorować na przykład dla Jarka, Jacka. To będziesz musiał 2 bilety kupić. Od Sarona, no to... A pies z nami może lecieć, ty. Tego nie spodziewałem się. Czy będzie mógł lecieć z nami pies? No, na przykład, nie wiem, jak to Jacek, Jarek będzie organizował, bo przecież pies musi jeść, musi ktoś mu dać pić. I co, jak sam zostanie, kto go będzie karmił? Tomasz? Tomasz go nie wykarmi. Więc z psem jeszcze jest problem z psem. Ale ja już mówię o tych biletach, więc ty możesz kupić dla siebie bilet i dla tego. I dla Jarka, dla Jacka, to wy sobie te bilety zapewnicie. Ja już szukałem, od razu ci mówię, ja już ci mówię, bo ja mam na kartce zapisane. Niestety, tak, jaka jest sytuacja? Na Modlinie, wiesz, gdzie jest Modlin? Na Modlinie, wiesz, gdzie jest Modlin? Wiesz, Krzysztof. Na Modlinie 150 zł.
150 zł bilet kosztuje. W Tworkach 120 i na Chopinie, wiesz gdzie jest też Chopin, 230, przepraszam. Więc Chopin jest najdroższy. Najdroższy jest Chopin. Modlin, tak jak mówiłem wcześniej, 150, Tworki 120, więc chyba będziemy lecieć z Tworek. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak, chyba tak najlepiej będzie wychodziło, nie? Tylko pamiętaj, że trzeba 120 w jedną i 120 w drugą. To jest 240 zł za bilety. Za osobę. Ja za siebie zapłacę, ja będę miał pieniądze. Tyle mi nie stawiasz, nie musisz. Natomiast nie wiem, jak tam dogadacie się z Aaronem, bo to już chyba kwestia wasza dogadania się. Czy on będzie chciał sam sobie kupić bilet, czy też będzie chciał, żebyś ty mu kupił bilet. Bo to jest już moim zdaniem w waszej kwestii. Kolejna rzecz, opakowaniu się, bo ty wspomniałeś, że tam się spakujesz i tak dalej. Krzysztof, plecak. Będziesz miał plecak, dostaniesz plecak, w tym plecaku będzie spadachron i będzie trochę miejsca na też spakowanie rzeczy od razu. No bo jak będziesz wyskakiwał, no to dobrze by było, żebyś miał ze sobą rzeczy prywatne. Z tego względu, że jak nie daj Boże coś się stanie, to wtedy oni mogą zweryfikować, co to za osoba. No wyobrażasz sobie, jak pieprzniesz o skały, to dużo z ciebie nie zostanie. Ale to co było w plecaku razem ze spadachronem, no to się nie rozbije. No chyba wiadomo, o co chodzi, nie? Więc w tym plecaku ze spadachronem będziesz mógł pakować rzeczy, nie? Najpierw zawiezie się z reklamówkami, to ja tak robiłem. Wbierało się reklamówkę. Do reklamówki to, co najważniejsze, wiadomo, majtki na zmianę, koszulka, jakieś skarpetki, jakaś tam bluza. No i potem to na lotnisku dostajesz ten, jak on się nazywa, ten cały spadochron i tam do tego spadochronu dopychasz swoje rzeczy, więc dużo nie można brać. Reklamówka dwie, nie więcej. Nie wiem, jak to z tymi pierścieniami załatwisz, bo ty nie chcesz od papieża zdejmować pierścieni. Nie wiem, albo będziesz musiał przekonać po prostu straż graniczną, bo to tak się nazywa. To jest straż graniczna na lotnisku, bo ty przekraczasz granicę Polski. To jest normalne. Skoro lecisz do innego kraju, to w momencie, kiedy wsiadasz do samolotu, przekraczasz granicę Polski, więc tak naprawdę na bramkach stoi straż graniczna. Nie wiem, jak przekonasz tą straż graniczną do tego pierścienia. Możesz mi tu powiedzieć jakiś pomysł, ja zobaczę, czy to się da w ogóle. Najlepiej, żebyś miał certyfikat. Certyfikat, że pierścień jest od papieża. Chyba od papieża ty mówiłeś. Jak będziesz miał ten certyfikat, może cię puszczą. A jak nie, to będziesz musiał zdjąć. Niestety, no to są właśnie takie kurde superlatywy lotów. No niestety, ja też będę musiał wszystko pozdejmować, co mam. Oprócz majtek chyba, nie? Bo w majtkach nie ma, gumka jest, nie? Wiesz, można się pośmieć teraz, Krzysiek, wiesz o tym. Teraz trochę żartuję. No gumka w majtkach, niektórzy mają na drut. Kolejna rzecz, tutaj Jacek Aaron od psa Aarona stwierdził, że trzeba będzie zrobić kanapek z plackami na podróż, a ja uważam, że trzeba zrobić kanapek z plackami na cały tydzień pobytu. Z tego względu, więc ich sporo, bo to na trzy osoby. Dla ciebie, dla Jacka i dla mnie. Z tego względu, więc on będzie musiał sporo tych placków narobić i tych kanapek i chleba kupić, bo to na cały tydzień. Z tego względu, że tam w Jugosławii, wiesz, ja dokładnie nie wiem, co oni tam jedzą. Na pewno kozły są, psy jakieś. Nie wiem, czy tam kotów to chyba nie jedzą, ale kozły i psy jakieś i baraninę. A kozły są z czego? A kozły to baranina, czy to jest owcze mięso? To też chciałbym się dowiedzieć od ciebie. W każdym razie nie wiem, czy ty jadłeś kozła, czy nie jadłeś, to też możesz powiedzieć. Czy jadłeś kozła, czy nie? No bo tam, bo jeżeli nie jadłeś kozła, to tych plasków będzie trzeba narobić więcej. Bo tam jedzą kozinę i psy jakieś i ja tam za bardzo ja psów jeść nie będę, a tym bardziej, o właśnie, ja teraz, to jak Jarek zabierze psa, to jeszcze mu go zjedzą. To może lepiej tego psa zostaw pod opieką. A ty nie wiem, czy tam kozinę jadłeś, czy kozły jakieś, coś takiego. Ciekawe, jestem sam ciekaw. I kolejna sprawa, tutaj Jarek
Aaron zasugerował, że ja powinienem spać z Krzysztof z tobą, ze względu na to, że ja jestem organizatorem, ale ja nie jestem opiekunem, a spać powinien opiekun, więc jednak ja tutaj proponuję, żeby to Jacek z tobą spał jako twój opiekun. W momencie jakoś do tego samolotu wepchniemy, nieprawdą jest, Krzysztof, że są tylko 4 schodki, to są w tych malutkich samolocikach, my będziemy lecieć ogromnym samolotem, gdzie schodków jest z 20, albo i lepiej. Więc tutaj troszkę będzie wchodzenia i włażenia do góry. Nie wiem, czy ty dasz radę, jak nie, to się cię będzie pchać i ciągnąć. No i ostatnia sprawa to chyba, ale nie, to ja już mówiłem o tej brodzie, że u mnie rośnie wolno, ale ja tam powoli hoduję. Natomiast między nami ja wymyśliłem jeszcze takie coś, że można po prostu coś tam popodklejać, jakieś może brody sztuczne czy coś, aby tam jakoś przeszło. Przecież jak będziemy w hotelu, jak pojedziemy w pokojach, to nawet jak razem usiądziemy, to przecież nie będziemy musieli tego nosić. Tylko aby wyjść na zewnątrz, nie? Żeby na zewnątrz. A w środku jak będziemy, to przecież tam nikt nie sprawdzi, czy ty masz brodę, czy nie. Więc ja proponuję coś po prostu podklejać może, jak nie zdążymy z tymi brodami, żeby nam wyrosły. I to chyba będzie wszystko. Ach, Sztru, ach, jeszcze miałeś do mnie dwa pytania. Od kiedy ja mieszkałem na Starosielcach, na Boboli? No to Krzysztof, ty twierdzisz, że nie od dziecka. A ja ci powiem, że tu się grubo mylisz, bo ten dom na Boboli 10 to był z dziadka jeszcze mojego. Mój dziadek własnoręcznie ten dom budował. Chyba nawet przed wojną albo jakoś tak, już tego to nie pamiętam. Na pewno przed wojną, na 100%. Teraz to nawet z ciemy to mówię. Więc niestety tutaj nie masz racji, bo ja mieszkałem na naszej dzielnicy, na Meksyku, na Starosielcach od dziecka. Natomiast drugie pytanie zadałeś, gdzie powstał Meksyk? W którym miejscu? No to ja ci odpowiadam, Krzysztof. Jako rodowity Meksykanin to wiem, że najpierw Meksyk powstał za mostem. Nie tutaj, gdzie my mieszkamy, tylko za mostem. A że się to wszystko rozwinęło i rozbudowało ze względu na kolej, która była taką maszyną napędową Starosielc. Wiesz o tym, że zakłady kolejowe były. Nie wiem, czy jeszcze są. Dlatego potem tą nazwę przenieśli na naszą stronę mostu. A najpierw Meksyk był za mostem. Potem to się dopiero zmieniło, kiedy nasza strona się rozbudowała. Tyle trochę historii, trochę z opowieści, także ja teraz zajmę się... Aha, odpowiedz mi z tymi biletami, czy stworek ci pasuje, czy jednak wolisz Chopina i płacić drożej? Chopin 250, tworki 120, a Modlin 150. Jeszcze raz powtarzam. Czy pasuje ci stworek, czy jednak wolisz Chopina? Chopina większe lotnisko, od razu ci mówię. W tworkach mniejsze. W Modlinie też małe. Dlatego taka cena. Czy... Aha, i teraz, to już teraz ja zajmę się szukaniem jakichś noclegów, pokażę ci jakie ceny. Pewnie pokażę ci na filmie nawet zdjęcia pokoi i mniej więcej ceny. No i będziemy powoli dopinać wszystko na jeden z guzików, na pierwszy albo na ostatni guzik. Może wyjdzie z tego guzik, a może wyjdzie wspaniała podróż. Jeszcze zobaczymy. To wszystko przed nami, ale ty musisz zobaczyć przede wszystkim tą pieczątkę, czyli lekarz, pieczątka, żeby można było coś dalej działać. Pozdrawiam cię, Krzysztofie, pozdrawiam cię, Jacku, Jarku, Aronie, od psa Arona.